7 października 1991 roku Walerian Pańko ginie w wypadku samochodowym. Rządowa Lancia, którą jechał do Katowic, uderza w nadjeżdżający z naprzeciwka BMW. Siła uderzenia była ogromna. Właśnie tak, tragicznie i przedwcześnie, zakończyła się zaledwie 4-miesięczna służba profesora Pańki na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Kiedy poznałem Waleriana Pańki, a to były okolice Okrągłego Stołu, on już był wtedy naukowcem o ugruntowanej pozycji, po habilitacji. Natomiast ja właśnie rozpoczynałem swoją karierę prawniczą i to było takie miłe, że nie stwarzał żadnego dystansu, chociaż no, różnica tych poziomów przygotowania zawodowego i doświadczenia, no były ode mnie jednak sporo starsze, mogła wskazywać tutaj na istnienie jakiejś takiej naturalnej bariery, ale tej bariery od początku nie było. Szybko przeszliśmy na ty i zawsze najważniejsze były problemy, którymi zajmowaliśmy się. Na początku maja pojechaliśmy właśnie z panem profesorem do Strasburga, gdzie mieliśmy być przesłuchani przed przyjęciem naszego kraju do Rady Europy. Zadawano nam tam masę pytań, nasza ustawa samorządowa bardzo się tam podobała. Profesor rzeczywiście umiał jakoś przekonać do wszystkich naszych rozwiązań. On był powszechnie lubiany i powszechnie ceniony. Nie miał w sobie żadnej takiej zaciętości, prawda, politycznej, tak, która by podpowiadała mu jakieś działania agresywne w stosunku do drugiej strony. Także ceniony był za swoją wiedzę, za swoją postawę. I z tym chłopem od pługa potrafił rozmawiać, i z dzieckiem małym, i z profesorami. Także to była taka i dusza towarzystwa, i naprawdę nikogo się nie wstydził. Zawsze jak przychodził nawet koło domu rodzinnego moich rodziców, to pamiętam, jak krzyczał do mojego taty w polu: "Szczęść Boże, Tadziu!" No to takie jako dziecko. Później sobie to przypominam, że jak to, pytam się taty, kto to taki jest? A my: "Oj, dziecko, to profesor, tak, bo mój tato przecież wykształcenie podstawowe", ale mówię, że z każdym potrafił rozmawiać, i z chłopem od pługa, i z dziećmi, i z profesorami, i z uczonymi. On był tak uczciwy, prawy, że ta jego prawość była nie zaletą, a wadą. Pamiętam naszą taką jedną rozmowę dotyczącą pracy nad tą ustawą o samorządzie. Ja mówię: "Wiesz co, Walerek, dobrze by było w tej ustawie wpisać jakieś takie uregulowania dotyczące wynagrodzeń pracowników samorządowych". I on do mnie mówi tak: "Mówi: Januszku, co ty mówisz? Do samorządu przyjdą tak szlachetni ludzie, że nie będą brali stamtąd, ale będą swoje tam dodawać". Z Wrocławia, jak przyszedł do Katowic, był dziekanem. No i akurat gdzieś wrócił z jakiegoś seminarium i studenci coś strajkowali. On poparł studentów, te strajki, jakieś były książki stare, jakieś coś tam, walczyli też, żeby nie było tego, że przewodnią jest partia i Związek Radziecki. No i go zdegradowali z tego dziekana. Kiedy późną nocą w tej walce, w której pani Urszula towarzyszyła, aresztowano profesorów Uniwersytetu Śląskiego i również Waleriana Pańkę. I kiedy wiedzieliśmy, gdzie kto już siedzi, komu można udzielić pomocy, to Walerian Pańko został potraktowany jak najwyżsi przywódcy Solidarności. Wrzucony do helikoptera z profesorem Politechniki Częstochowskiej, skutym do jego jedynej nogi zresztą. I Walerek wspominał, jak to transportowani w Nysce, rzuceni na zabłoconą podłogę, koledzy, żeby zachować fason, nie wiedząc, co się z nimi będzie działo, skuci takimi kajdanami ręce, nogi, którymi się skuwa tylko najniebezpieczniejszych przestępców, żartowali sobie z Waleriana, mówiąc: "No tak, masz twoje prawo i twoje uprawnienia". Pan profesor wiedział już, że prawdopodobnie zostanie prezesem NIK-u, ponieważ poprosił go o to pan prezydent Wałęsa. I mimo że miał tysiące powodów i rozterek i jakichś wahań, wyraził zgodę. Powiem panu, że zanim się dowiedział, to było mnóstwo telefonów proszących go, żeby przyjął to stanowisko, bo był jakiś taki personalny pad państwowy.
mąż nie bardzo był na to przygotowany, ale dzwonili marszałkowie Sejmu, Senatu, przyjaciele Mazowiecki, Kuroń, Geremek i prosili, że to jest zadanie, które musi wypełnić dla ojczyzny. To była pomoc państwu w trudnej sytuacji. Skąd wzięły się te telefony? Dlatego, że obie izby parlamentu kompletnie się zakleszczyły, nie mogąc wyłonić kandydata kompromisowego. Wszyscy się bali Najwyższej Izby Kontroli. Wszyscy się bali tego, że oddadzą władzę komuś, kto będzie miał nad nimi potężną władzę kontrolną. A ze skali nieprawidłowości w państwie zdawali sobie przecież świetnie sprawę. I po wielu tygodniach, po różnych przegranych turach, okazało się, że jest w Polsce jedna osoba, co do której wszyscy się zgadzają i której z jednej strony świadczą odpowiedni respekt i mają zaufanie, że nie zmarnuje Najwyższej Izby Kontroli w tym okresie przełomu, ale z drugiej strony mają zaufanie, niezależnie od przynależności partyjnej. Jakże dzisiaj potrzebujemy takich ludzi. Ja pamiętam, że ja żałowałem, że on odchodzi z parlamentu, że już nie będzie właśnie w parlamencie. Wydawało mi się, że on jest tutaj właśnie potrzebny, bo pamiętałem go doskonale z tego okresu współpracy, kiedy z Regulskim byliśmy w Senacie, a Walerian Pańko w Sejmie. I dzięki temu, tej harmonijnej współpracy między nami, popartej wieloletnią znajomością, jeśli chodzi o Jerzego Regulskiego i właśnie pana profesora Waleriana Pańki, no te sprawy samorządowe posuwały się do przodu. Ja uważam, że odejście Waleriana jest stratą dla całego procesu budowania decentralizacji w państwie, ale z drugiej strony no, wiedziałem, że ktoś musi tam pójść, kto naprawdę jest o najwyższych walorach intelektualnych i po prostu obywatelskich. No i tak to się właśnie zaczęło. Nie będzie on był pierwszym prezesem, a ja już mogę porównać z chyba kilku było przed tym panem, który chciał jak najwięcej wiedzieć właśnie. To była jego taka... Rozmawiał ze wszystkimi. Przychodził, najpierw urządził takie spotkania w każdym departamencie, który tam był u nas na miejscu, potem jechał do delegatur, pytał o wszystko, pytał o nasze uwagi, czy mamy jakieś pomysły na, czy coś jest źle według nas. To było dla nas bardzo ważne, że ktoś chce w ten sposób zaczynać, a nie od tego, ja tu przyszedłem, ja wszystko wiem, a teraz słuchajcie mnie. Bardzo sobie cenił nasze uwagi do materiałów. To nie było wcześniej praktykowane, żeby było takie opiniowanie oficjalne. Myśmy opiniowali te materiały, które powstawały. Uczestniczyliśmy w posiedzeniach kolegium zwołanego przez profesora wtedy, uzupełnionego o wiele osób, które wcześniej nie miały do czynienia z nikim, ale za to były fachowcami w swoich dziedzinach. No i charakterystyczne było dla niego także właśnie takie emocjonalne podejście, przez co zjednywał sobie ludzi i łatwo zyskiwał współpracowników, którzy chętnie włączali się w dzieła, które proponował w różnych miejscach, czy to w parlamencie, czy właśnie w tej komisji samorządu terytorialnego w Sejmie, czy później jeszcze jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czasami był rozczarowany, pamiętam takie jego zdanie, że na szczęście nie wszyscy są profesorami. Pańko prowadził coś takiego jak, to jest bardzo trudne do zrobienia, mu się to udało i to szybko, żeby pracownicy wiedzieli, czuli ten patriotyzm izby, może tak to nazwać, chociaż nie wiem, czy to dobre określenie, ale coś w tym jest, żeby wiedzieli, że cokolwiek zrobią, to nieważne, czy będzie ich nazwisko tam podpisane, czy nie, ale to będzie firma, ta Najwyższa Izba Kontroli. Pierwsze zadanie, jakie mi jakby powierzył, to było bardzo, bardzo trudne. Polecił mi udać się do zarządu funduszu, do FOZ-u i zbadać, w czym moglibyśmy pomóc panu likwidatorowi. Wtedy odbyłam tę wizytę. Przyznam, że wyszłam stamtąd przerażona problemami, jakie ewentualnie mielibyśmy, gdybyśmy chcieli autentycznie pomóc temu panu. Koniecznie chciałam porozmawiać z profesorem, żeby mu uświadomić, że nasze włączenie się w tę sprawę będzie nas drogo kosztowało, bo to jest jednak rzecz, która wymaga ogromnej pracy. No ale już nie zastałam pana profesora ani tutaj, ani w Sejmie, bo tam też pojechałam. I następnego dnia mieliśmy z nim porozmawiać o tej sprawie, no ale niestety okazało się, że wyjechał do Katowic i z Katowic już nie wrócił.
7 października 1991 roku Najwyższa Izba Kontroli została boleśnie doświadczona. Jej prezes Walerian Pańko zginął w tragicznych okolicznościach. Pamiętajmy o tym, że kilka dni później miał przedstawiać w Sejmie wyniki kontroli dotyczącej afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, afery FOZ-u. Miał mnóstwo anonimowych telefonów, miał, no po prostu było źle. Był załamany, był zmieniony taki, taki zamyślony. I jeszcze tak mąż go odprowadzał. Mama mówi, że w ostatnim dniu, jak już miał wyjeżdżać, tak jakby czegoś żałował. Mówi, tak chodził po ulicy, tak, mówi, cały dzień od rana, po południu już autobusem wyjeżdżał do Krosna, bo jechał później z Krosna pociągiem, tym, co do Warszawy, wieczór. I tak na półpiętrze już był, ja jeszcze chciałam też go odprowadzić, bo mąż go odprowadzał. I widzę ten jego wzrok, on tak jest na półpiętrze, my na pierwszym piętrze mieszkamy. Ja mówię, Wala, bo tak zdrobniale myśmy mówili. Ja mówię, Wala, nie denerwuj się, wiesz, że i tak nic nie pomoże. W wypadku oprócz prezesa Pańki zginęły także dwie inne osoby. W czasie dochodzenia świadkowie wspominali o wybuchu poprzedzającym zderzenie samochodów. Faktem jest, że Lancia, którą podróżował Pańko, rozpadła się na dwie części. W mediach snuto przypuszczenia, że nie był to zwykły wypadek, lecz zamach na życie prezesa NIK. Niewyjaśnione do końca okoliczności tej tragedii spowodowały, że śmierć pierwszego po upadku PRL solidarnościowego prezesa NIK obrosła legendą. No to był szok. Długo nie wiedzieliśmy, co o tym sądzić, prawda? Właściwie do dzisiaj nie wiadomo, jaka była rzeczywista przyczyna tej śmierci. Trudno tutaj kogokolwiek oskarżać, ale rzeczywiście wiele znaków zapytania nad tą sprawą do dzisiaj wisi. Do dzisiaj nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, które zrodziły się w dniu i po tragicznej śmierci świętej pamięci prezesa Waleriana Pańki, choć od tych wydarzeń upłynęło ponad 20 lat. Chcę powiedzieć, że w Izbie nie tylko słyszymy bolesne pytania z tą śmiercią związane, które publicznie zadaje wdowa po panu profesorze, ale sami sobie te pytania dalej zadajemy. Jak się w poniedziałek rozeszła wieść, że taka się rzecz straszna zna, to ja chodziłam i mówię, nie, ja jestem umówiona na wtorek. Przecież się umawialiśmy, jak to, co to znaczy zginął, nie docierało do mnie. No ale potem już dotarło niestety. Wszyscy odbierali to jako taki, no, taka tragedia nie tylko w wymiarze państwowym, ale no, takim osobistym, bo on był przyjacielem wielu, przez wszystkich lubiany, szanowany, więc to była naprawdę bardzo ciężka chwila dla nas wszystkich. To, że przyszedł do nas tak skromnie, w otoczeniu kilku osób, marszałka Sejmu, tam jeszcze ktoś, nawet nie wiem kto. A żegnała go taka masa ludzi. I to z całej Polski. Jechali przez całą Polskę, albo przez pół, tak jak my. Pamiętam jeszcze, że jak zbieraliśmy się na pogrzeb, to wszyscy byli tacy. Właśnie tacy, że jechali. Wiedzieli, że na pogrzeb, ale to jakieś było takie... Jakby każdy kogoś bliskiego stracił, wie pan, to ciekawe. To się nigdy nie zdarzało na naszych pogrzebach wcześniej. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że Walerian Pańko należał do tych osób, które tworzyły fundamenty wolnej i demokratycznej Polski. Następny prezes Izby, którego również wspominamy z należytym szacunkiem, profesor Lech Kaczyński, przygotowuje ustawę o NIK i swoiście kontynuuje tą drogę, którą wyznaczył pan profesor Walerian Pańko. Po katastrofie smoleńskiej sala, której obraduje kolegium NIK-u, uzyskała imię świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dzisiaj się dokona szczególna uroczystość, bo oprócz odsłonięcia tablicy, sala kominkowa, która jest obok nas, sala wyjątkowa, bo w tej sali przyjmujemy wszystkie delegacje Międzynarodowej Izby i sala, która wcześniej była gabinetem świętej pamięci prezesa Waleriana Pańki, otrzyma jego imię i będzie także w ten sposób pamięć o byłym prezesie stale obecna wśród pracowników i gości Izby. Jest taka kategoria ludzi. Od nich zależy sukces. Ich nie musi być wielu, ale muszą być
budowniczymi państw. I dzisiaj czcimy pamięć człowieka, który był budowniczym naszej wolności, naszego państwa. Wszyscy, którzy jak mnie widzą i na mój widok, na nazwisko, wstają i biją brawa, to ja wiem, że to nie dla mnie, a dla niego, więc jednak coś dla tej ojczyzny zrobił.